Siemaneczko, z tej strony Zygmir i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj mamy szósty odcineczek serii FS17 na polskiej gospodarce. I jak widzicie na waszych ekranach, piękny oto John Deere właśnie na prośbę Daniela, żeby wziąć jakiś ciągnik na testy. No i oto właśnie ukazuje się taki oto fajny John Deere 7430. No i dzisiaj pojedziemy sobie zbierać siano. Tutaj oczywiście przyczepa samozbierająca, bo Tiger Euroboss. Ale wszystko może już podczas jazdy sobie umówimy. Ogólnie trochę chrypę mam, także musicie się na razie przyzwyczaić. Jedyna rzecz, która mnie cieszy tutaj naprawdę, to to, jak ten ciągnik w ogóle jest wykonany w środku. No, panel boczny, nie patrzmy na to, ale deska rozdzielcza, czy choćby tu na dole wszystkie pedały, czyli gaz, hamulec oraz sprzęgło, to naprawdę tutaj widać, że ktoś wie, jak ten ciągnik wygląda i naprawdę się przełożył. Coś już. Kurde, ta przyczepa jest trochę taka zła do manewru, źle się z nią manewruje. Poczekamy chwilę jeszcze. No nie wierzę po prostu. Opony dać kolizję. Te ciągniki niektóre nie mają kolizji, a opony takie po prostu. Wiem, jak zrobimy. Także już udało się w miarę fajnie wyjechać i można już śmigać sobie na pole. Także na czym skończyłem? Na tym, że jak on jest w ogóle wykonany. W ogóle kabina naprawdę, okno dachowe, tam jest wszystko do ogrzewania. No radio tylko trochę ma niedopracowane takie. Ale generalnie naprawdę bardzo, bardzo on mi się podoba. Jeżeli chodzi o tak modelowo. Dobra. Ogólnie pozgrabiałem sobie to za odcinkiem. Dobra, teraz trzeba to opuścić. I załączamy i będziemy sobie śmigać. Czekajcie, sobie ustawię na tempomacik na troszeczkę niższy. O, dajmy te 12 na godzinę. Także jak widzicie, akcja będzie taka nawet fajna. I myślę, że nudno na odcinku nie będzie. Także John Deere'a dostałem je na coś koło tygodnia, bo jak za tydzień będzie odcinek, to prawdopodobnie już tego John Deere'a nie będzie. Bo no jednak trzeba to jednak zwrócić. I co, na następny odcinek zaplanowany mam żniwa. Nie wiem, czy jakiś kombajn jeszcze się tutaj ogarnie, ale prawdopodobnie Sampo albo jakiś starszy taki case, bo tutaj raczej nic bym nie kombinował. Ewentualnie Bizon. Czekajcie, ja tak mogę z perspektywy tutaj przyczepy podnosić, co? Mogę. A pojedziemy sobie z drugiej strony teraz. Puszczamy. Ja to też muszę sobie sprawdzać. No. Ogólnie mało brakowało, bym utracił save'a, także to też się mi udało go odratować.
No, dlatego właśnie dzisiaj jest ten odcineczek. No ja po prostu nie wierzę jednak czasami tego farminga, że on tak się potrafi ścinać. Czekajcie, tak sobie wezmę może troszeczkę spoza kabiny. Powiedzmy, że trochę więcej FPS-ów będzie. Gdzieś tutaj sobie zawrócimy i może przy okazji coś na miniaturę jeszcze będzie. No trochę trzeba było się pokręcić tym żonglerem tutaj. Tempomacik i śmigamy sobie dalej. O, tu może wyskoczę i zrobię coś na miniaturkę. Nie wiem z jakiej perspektywy to zrobić. Coś może bliżej. O, myślę, że będzie, bo tak jeszcze bardziej. Żądiro. I miniatureczka myślę, że ujdzie. Także jak widzicie, siana trochę jest. Bo już mam 30% przyczepy. No prawie, no ponad 30% po trzech przejazdach. No tu ogólnie te wałki nie były aż tak zbite. Także jak widzicie, tam już zboża ładnie troszeczkę już wypuściło. I myślę, że no za tydzień. Oczywiście czas będę musiał to przyspieszyć, ale bo generalnie trochę też to tak nie przemyślałem tego, ale może przejdę do kukurydzy, bo kukurydza tutaj jest, też będzie właśnie dosyć fajna akcja. Nie wiem, czy musimy tam pomóc, zresztą to będzie fajna akcja. Bo ogólnie już jest obsiane się w punktowy, to był i naprawdę bardzo fajnie robota zrobiona, już o tym mówiłem już we wcześniejszych odcinkach. Ale kukurydza też właśnie już tam pierwsze coś zaczęło już wypuszczać się z tej ziemi. Także naprawdę fajnie. Wiem, ten wajek wezmę. No i trochę on mi się rozwalił. No, podczas tej zgrabiania.
No, już mamy ponad 60%, także. No, siano, siano ładne. Naprawdę. Myślę, że tutaj na jedną przyczepę się uwinę. Ale no, chyba drugi raz nie będę musiał tutaj jeździć. Troszeczkę teraz może tak spoza kabiny. Także godzinna akcja, naprawdę fajna. Jest ten fajny, fajny zestaw ogólnie. Mam nadzieję, że tutaj się akurat zdążę zabrać na jedną przyczepę wszystko, bo jak tak patrzę, to jest tego naprawdę sporo. Właśnie to jest to, co mówię właśnie od przecinku skoszenia, że nie będę ładować tam na prawie drugi koniec łąki, bo skoszę sobie tutaj ten kawałek. Jak będzie jedna przyczepa, to myślę, że wystarczy. Bo jeszcze będzie jeden pokos, trzeci i tak dalej, to myślę, że siano na pewno nie zabraknie. Dobra, tutaj mam już zabrane, jeszcze tam zostało. Mówię, to niektóre wałki jednak troszkę się rozwaliły, jak tak patrzę. A tu trochę tak koło krzaka nierealnie przyjadę. No, czyli tutaj mamy generalnie wszystko praktycznie pozbierane. Te resztki kiedyś się potem to pozbiera. Dobrze, co? Powoli sobie kończymy ten odcinek. Ja osobiście dziękuję Ci bardzo, że dotrwałeś do końca tego odcinka. I co? Zapraszam Cię do dalszego oglądania tej serii. Pamiętaj, by zostawić łapkę w górę, pozytywny komentarz oraz subskrypcję dla mojego kanału, będzie to jakaś tam zawsze motywacja. A co, żegnam się z Tobą. Cześć, na razie.